Do zespołu szkół na osiedlu Piaski chodzi ponad 1000 uczniów, ale nie każdy dociera na lekcje pieszo. Rosnąca liczba odwożonych tam rano dzieci zaczęła z czasem powodować komunikacyjny chaos, a ulice, jak wiadomo, nie są z gumy. Codziennie rano zmagamy się z dużym problemem przy wjeździe do szkoły nr 8, gdzie bardzo dużo samochodów parkuje, gdzie rodzice przywożą dzieci i coraz częściej dochodziło do różnych sytuacji, na rodzice wjeżdżają, wyjeżdżają, wycofują, robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Część rodziców wysadza dzieci na samej ulicy. Tak więc z punktu widzenia bezpieczeństwa sytuacja była daleka od ideału. Jako pierwsze zareagowało kierownictwo placówki. Pani dyrektor słusznie zamknęła szkołę, stawiając szlaban i wpuszczając tylko pracowników do szkoły, dlatego że coraz częściej goście nam się rozpędzali na placu manewrowym przed szkołą. Wszyscy podjeżdżali bardzo szybko i szybko chcieli odjechać spod szkoły, gdzie dzieci biegały małe, duże w różnych sytuacjach, przebiegały przed samymi samochodami i było bardzo często niebezpiecznie. A skoro tak, należało zacząć działać i zamiast zamków na piasku zbudować na piaskach coś konkretnego. Droga od pomysłu do konkretów okazała się nadspodziewanie krótka. Rada Rodziców zwróciła się do mnie i zasygnalizowała problem, który też na swojej skórze odczuwam każdego ranka, bo ponieważ mój syn chodzi tutaj do szkoły podstawowej nr 8. Szukaliśmy takiego rozwiązania i znaleźliśmy w mojej ocenie idealne rozwiązanie. Odciążymy Aleję Sybiraków, która nie wytrzymuje tej ilości dowożonych dzieci, ruchu tam lokalnego i stworzymy tylko i wyłącznie dla szkoły, bo raczej tutaj nikt inny nie ma tutaj blisko bloków, nikt inny nie będzie parkował. Mając na względzie zmniejszenie kosztów, budowę placu manewrowego przy ósemce powierzono miejskiej spółce KZB. Na początku ubiegłego tygodnia bezpośredni wykonawca zadania rozpoczął jego realizację. Bo będzie parking na 30 kilka miejsc, gdzie będzie można spokojnie, bezpiecznie zostawić swoje dziecko, czy zostawić samochód i odprowadzić dziecko. A wszystko to dzięki dobrej współpracy Urzędu Miasta z Radą Rodziców i szczególnie z panem Michałem Margisem. Wartość dodana jest taka, że duża część tej drogi, którą będą dzieci pokonywać, będzie pod dachem, ponieważ jest tam taras, który chroni ich przed deszczem czy śniegiem, a przede wszystkim nie będą te dzieci mieszały się z ruchem samochodowym, który naprawdę o godzinie 8 czy o godzinach, kiedy się odbywa, zbiera dzieci, jest tutaj przepotężny. Jak policzyli członkowie Rady Rodziców, przed 8 rano zajeżdża pod szkołę około 200 samochodów. Wkrótce będą wreszcie miały gdzie tam stanąć. Bardzo fajnie, że rozdzieli się te wejście na dwie strony, że samochody będą z dwóch stron podzielone i nie będzie takiego tłoku i będzie dużo na pewno bezpieczniej. Plac manewrowy pozwala na chwilowe pozostawienie samochodu, nawet odprowadzenie dzieci do szkoły. Już na początku listopada plac ma być gotowy i dopuszczony do użytku. Blisko 100 000 zł potrzebnych na jego budowę pochodziło z legionowskiego budżetu.